Zdecydowanie wrzesień unboxingami stoi. Mam już chyba ze trzy na kanale, to czemu by nie więcej? Szczególnie, że mam jeszcze coś innego wam do pokazania, ale to wam pokażę później. Specjalnie dostajecie tylko tył okładki, żebyście nie wiedzieli, co takiego ten Julian przyprowadził. Chyba niczego nie zniszczyłem, jak myślicie? Uha! Unboxing. Mam ci jeden problem, bo przyznam się wam do czegoś. Nie mam powiedzieć, gdzie położyłem mój najbardziej ukochany nożyk. Więc ja muszę jakoś tak. Dobrze, na szczęście się otwiera. Ale jeżeli widzieliście mój nożyk, dajcie mi znać. Proszę. To jest pudełeczko. A mamy to coś, dobra, zaczynamy tradycyjnie, czyli. Oho, ho, ho, Wiemy, że tego nie czytamy, nie wiemy nic, wiemy tylko o tym, że jak użyjecie hashtaga pixel, boxlowę, no to wtedy możecie wygrać chyba kolejny, jeżeli rzucicie zdjęcie na Instagrama, to możecie wygrać za darmo kolejnego jakiegoś pixelboxa. Dobra, to o, spadają, tak przesuniemy. O, jakieś coś fajnego. I Jakbym chciał oszukiwać sklepy, to mam sposób. Widzicie? No. Nie wiem, czy wy tak mieliście, ale za moich czasów... Pamiętam, że kiedyś mieliśmy tak, że ktoś tam kupił coś z tym, tym cholerstwem, czyli z tym, co tak pypka teoretycznie, I, i nawet ja tak robiłem, że wchodziłem do innego sklepu z tym, kupionym gdzieś tam indziej, który wrócił do domu i sprawdzałem, czy będzie pypkać, gdy będzie wychodził, albo do Empiku, coś tam. Ludzie mają różne rzeczy w głowie. Czy to jest naszywka? Czy to jest naklejka? Co to dokładnie, kurna... To jest instrucciones, instrucciones, czy to jest na prasowarka? Coś tam, odkleić. Preheat iron, ok. To jest naprasowanka, dobra. <laughs> Czyli to mogę sobie, znaczek taki kapitankowy, nakleić gdzieś tam, przyprasować i wtedy będę miał naprasowankę, Fajna rzecz. Nie mam pojęcia, czy kiedykolwiek użyję. Możliwe, że wrzucę do tego wielkiego zestawu, który kiedyś Wam dam. Czy z Was ktoś jeszcze takie rzeczy używa? Ja nie wiem, ja, nie, może ja źle chodzę po ulicy, ale nie widziałem jakoś tak. Dalej. I can do this all day. Jest jaka cudowna naklejka, więc pewnie taką samą będzie, będzie ta, ta przypinka głupia, ale ja nie widzę tej przypinki nigdzie. O, dobra, nie znalazłem. Czapka. Dawno nie było czapki w Pixel Boxie, nie? Tak mi się wydaje. Śmierdzi. O Jezu, jak ona śmierdzi. Śmierdzi nowością. To jest czapka Deadpoolka. Prezentuje się całkiem nieźle. Zaraz wam będę oceniał jakość. Bo wiecie, to, że czapeczka... Pamiętajcie, ja jestem, to jest... O, to jest snapback. Jak czytacie gdzieś, jak ktoś wam opisuje, czapka to jest, to jest na przykład fitted i ma coś takiego, to nie jest fitted, to jest dopasowana, to jest do rozmiaru. Ja jestem kolekcjonerem czapek fitted. Mam kilkadziesiąt czapek Newery, tylko Newery, które są fitted. Dlatego niestety... Zawsze jak dostaję takie czapki, to jest mi trochę smutno, bo ja nie noszę tych choler z tym, tym, z tym plastikowym. Przede wszystkim dlatego, że ja muszę ją sobie zrobić na ostatni prawdopodobnie. I dopiero wtedy jest na mnie dobra. Prezentuje się następująco. Jakbym zrobił się tak niżej, to mógłbym udawać, że to są moje oczy. Ale wtedy wydaje mi się, że jestem kaczorem Howardem. Możecie mi dać znać. A w środku mamy coś takiego, że tutaj nic, a tutaj mamy Deadpoolki. Jakieś tam. No okej. Okay. Nie rozpoznaję z jakiego to komiksu, ale wszystko jest oficjalne, licencjonowane, w jakiś numer ma, 58, cokolwiek to znaczy. A tu jest plasticzek taki naprasowany. No okej, okay. keep away from fire, obiecuję. A, że to jest 58 cm, to jest ten mniejszy rozmiar. No ja jestem 60 ponad cm na łbie, więc dlatego muszę mieć na ostatnim, ostatnim. Ale czapeczka fajna, nie wiem czy ją zatrzymam, nie wiem czy ją będę nosił. Ale ładna. I ma materiał bardzo letni. Przynajmniej dla mnie, nie wiem, czy postaram się Wam pokazać. Bardzo leciutki, więc on będzie taki bardziej właśnie na lato, żeby coś tam. Albo żeby być. O, tak o, tylko żeby z tego oczywiście powinno być. Jestem trackerem. Tracker Julian. Dobra, odkładamy. No, to tutaj może dajmy. Co tutaj mamy? Koszulka na sam koniec, więc jest figurka. I to przy... o, No i gdzie ty jesteś? Tu jesteś, Jezus Maria. Ty uciekaj, pudełko. I can do this all day. Ledwo widoczne. Koszuleczka na bok i jest figurka ciężka swoją drogą. McFarlane, tak? Nie? Nie ma. A, McFarlane, oczywiście. McFarlane Toys. McFarlane Toys, który robi figurki, które są w miarę tanie, a w miarę dobrej jakości. Tyle, że McFarlane się mega rozwinął, co niestety nie jest plusem dla wielu osób, ponieważ przez to, że się rozwinął. Przez to, że się rozwinął, no to poszedł w masówkę, a to oznacza, że niestety ta jakość nie jest najlepsza. I trafiają mu się figurki, które są masakryczne. I jest jeszcze w ogóle inna rzecz, to jest ciekawostka. Nie uwierzycie, McFarney zajmuje się DC, więc robi wersję postaci z DC. I na przykład przeciwników wszystkich Batmana. I nie wiadomo dlaczego ma problem, żeby zrobić kobiecą postać. Jak poszukacie sobie proporcje figurek kobiet i mężczyzn, McFarlane ma ogromną, na zasadzie jest dysproporcja. Nawet jeżeli założymy, że świat komiksów jest bardziej męski, spoko, to tak czy siak McFarlane jest jeszcze bardziej. Nie wiadomo dlaczego. Podstawka i patrzymy, to jest Mortal Kombat któreś. Czy to jest przypięte nóżki, rączki? Nie, nie przypięte, więc odsuwam od was, żeby was nie bolało. Zaraz sobie tego kotala... Mamy, jest zniszczone. Jest tak, wielgachny mieczyk. Jest wielgachny kotal. To sobie możecie zobaczyć go, jak się prezentuje. I wielgachna. I wielgachne włosy. A bo tak, bo on ma te włosy tutaj, więc trzeba założyć mu. Muszę przyznać, że miałem taki moment, że nie za bardzo rozumiałem, czy to jest Sonik. To jest zestaw bądź sonikiem, Więc on tutaj ma tak odsłonięte i trzeba to mu nałożyć, ale. Hmm, muszę przyznać. Że nie jest to zbyt dobrze dopasowane. Okej, okay, dobra, teraz jest okej, okay, dobra, ale nie. O, super, dobra, więc jest sobie kotal, możemy tutaj mu wziąć łapę. Pamiętacie na co ja najbardziej narzekam przy tego typu figurkach? Że nóż, czy też miedź, czy też cokolwiek tu jest, nie pasuje do łapy, albo nawet tą łapę łamie. No to zobaczmy. Mamy tutaj. Łap, sprawdzamy. OPLA! Trzyma się porządnie, trzyma się. Więc plus, że się trzyma porządnie, można to przesunąć, powinien to trzymać jakoś tak. O, tu. Jakby trzymać. Wyżej, wyżej, niżej, jak myślicie? Prezentuje się nieźle. To nie jest moja kolekcja jest Mortal Kombat, nie mam absolutnie nic, więc trochę mi jest tak smutno, czy znaczy smutno. Nie wiem, co z tym zrobić. Zresztą nie wiem, jaką figurkę bym chciał. Jaką figurkę z Mortal Kombat powinienem mieć? Grałem Liu Kangiem w jedynce. <laughs> to jest moja wiedza, tak teraz wychodzi. Czy stoi ładnie? Ważna ważna sprawa. Jak go się kurna postawi gnoja. Stoi. Nie, nie widać, ale. stoi. Odkładam koszuleczka, A bo tam gdzieś nie chce tutaj będzie. Będzie się na nas. Patrzcie, Jezus Maria, brudu dzisiaj, kota nie ma nic w ogóle. Zanim, zanim koszulka, to powiem wam, co sobie sprawiłem. Sprawiłem sobie prezent przed premierą pewnego filmu. To jest. Widzimy tył, ciach. To nie jest książka, to nie jest też komiks. To jest atlas. Atlas, czyli to jest troszeczkę taka encyklopedia wiedzy. Więc jak sobie zobaczycie, gdzie mamy historię komiksową, no nie, ale potem dostajemy takie ciekawostki, czyli właśnie miasteczka. Jakie są obecnie w ramach kanonu Marvelowego, a co jest, gdzie się dzieje. O, powiedziałem, że nie ma kota kot przyszedł. Co gdzie się dzieje? Jest to ciekawie zrobione, bo to jest na przykład to jest próba opowiedzenia, jak by wyglądała Wakanda, gdyby naprawdę e, istniała. I dużo z tych rzeczy to są rzeczy nowe. To są rzeczy, które zostały dodane do Lora Black Pantherowego. W ciągu ostatnich 5 lat powiedziałbym, że około, e, około e, 2016 zaczęło się to. Ale są też stare rzeczy, jak widzicie, bo mamy Techno Jungle. Techno Jungle to jest jeszcze wymysł, który był kontynuowany. Jesz jeszcze Jeszcze prawdopodobnie stanęli i potem kontynuowany troszeczkę przez, przez Johna, Boże, Johna, przez Jacka Kirbiego. Mnóstwo, mnóstwo ciekawych rzeczy, więc możecie się tutaj fajnie dowiedzieć, jak to, się, jak to wygląda. I mamy właśnie też inne kraje, które sąsiadują. Naprawdę fajna rzecz. Ja to sobie wziąłem, ponieważ, wiadomo, ja mam prawie wszystko, co wyszło dotyczącego Black Panthera, gdzieś na mojej kupce Black Panthera, więc chciałem zobaczyć, czy to mi się może przydać albo troszeczkę. Wiecie, odświeżyć moją wiedzę, zanim pójdę na dwójkę. No chodź, no chodź. Jest. Dzień dobry, jest kot. No pomachaj tam do ludzi. Pomachaj do ludzi. Ludzie. Ludzie. Zero machania z tego kota. I jeszcze koszulka. Koszulka przed wyjściem. Kota wkurzony ogon. Patrzymy, jest czarna. Najpierw... O, przepraszam, o najpierw wy zawsze patrzycie, czyli robimy tak. I robimy tak. O! Ja nie widzę, jak musicie fajne, nie fajne. No, młotek. Eat My Hammer. Fajna koszuleczka, całkiem urocza. No dawno nie zakładałem żadnej, to może tą założę i to będzie... tę założę, przepraszam. To będzie takie idealne domknięcie naszego materiału. Prezentuje się następująco Eat My Hammer Motherfucker. Króciutki strasznie ten unboxing jakiś nam wyszedł. Nie wiem, czy to dlatego, że jest mało rzeczy? Nie wydaje mi się. Czy mi się wydaje? Dajcie mi znać, czy rzeczy jest coraz mniej. Czy unboxing jest słaby? Czy pixelboxy są słabe? Jeżeli mam być szczery, gdyby nie to, że no ja niespecjalnie się jaram tym gnojem i gdybym miał już Mortal Kombat 11 jakąkolwiek postać, to kurze jest tyle ciekawszych: Spawn, Terminator. <grym> Ale jeżeli już, dobre, jeżeli weźmiemy prawdziwe, kurde, no są po prostu ładniejsze postaci. Ten zmutowany Liu Kang, w sensie zmutowany, martwy, zły. Kurde. Córka Cassie Cage chociażby, właśnie. Cassie Cage jest bista. A albo ten ziomek, który zajmuje się zatrzymywaniem czasu, jest troszeczkę. Jest ta babka, która Scarlet, która lubi krewkę. No, są postacie, które byłyby lepszymi figurkami. I znowu nie wiem, nawet czy McFarlane ma figurkę Scarlet. A powinien znajemista figurka, by z tego wyszła. Dobra, kończymy. Nie będziemy przyciąg. Nie będę wiecie teraz, tak. Kuwa, 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 Zarob więcej na algorytmie, zarob więcej. <laughs> Nieważne. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, dajcie znać, co sądzicie, czy podoba wam się it My Hammer i widzimy się następnym razem tutaj, czyli na Brodach z Kosmosu. Na razie.